No to co? Zostały kamienie ogniskujące. Nie mogę M-kom otwierać mapy. Najgorzej. Tak mniej więcej pamiętam, gdzie to było. Witaj! No siema. No to co? Do starego obozu jeszcze można iść w takim razie, nie? Tylko te kamienie trzeba zbierać. A faktycznie, tak, to... Ten rozdział się chyba skończy właśnie jak już zbiorę te wszystkie kamienie. Naprawdę? Ja myślałem, że... Kurde, to strasznie długi ten rozdział, szczerze mówiąc. Będzie kolorowo bez ulepszenia siły i lepszej broni. Witaj! Trochę tak, ewentualnie można 5 punktów dodać jeszcze w siłę. A ja mam chyba jeszcze miksturki jakieś na siłę, czy nie? Chyba powinno coś być, nie? No przecież to będą nam pomagać. Sobie poradzimy. Zresztą jeszcze jakby co, to mamy zwoje. Górski mech tam był, ale już trudno. Już nie opłaca się wracać. Co to było? Czekajcie, czekajcie, mieszkańcy Korinis. Z rozkazu Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. Co to było? Dragrod. Ale muli w tym miejscu. O Jezu. Co się dzieje? Zębacze tu są. Moczy korzeń. A. No. No widzę, u was normalnie chodzi, tak jak u mnie. Znaczy normalnie, tak źle jak u mnie. Co się dzieje, że tutaj się tak muli? Dobra, coś się chyba tu zbugowały. Jak się patrzę w stronę starego obozu, to się zacina. Okay. Trochę mi obrażeń zadały. Skubane. Ale zarcewiały miecz. Ale po co komuś na tym etapie? Jak się obracam w to jedno miejsce, to mi się zacina. Po co na tym etapie mi zardzewiały miecz? Przecież to jest syf. No ale muli tutaj na tym przejściu, nie? No i znowu. Obracam tam. Mogę patrzeć w tą stronę. Pamiętam, grałem kiedyś w Xenoverse'a. Trójkę na tym, na... co ja mówię? Xenoverse Dragon Ball na PS3. I tam też było tak, że nie mogłem patrzeć w jedną stronę. Cały czas musiałem walczyć jakoś tak tyłem, jak żeby nie patrzeć. Bo się tak muliło. Jest. No dobra. Idziemy robić to zadanko z Miltenem. Akurat mi urwało ten... Jak... zaczęło rozmowę z Miltenem, musiałem wczytać. Chyba zębacze były, no właśnie, widziałem. Tylko mało żyćka mam, czekajcie, może zjemy trochę mięsa. Bo to się źle skończy. No, nic się nie ominęło, dokładnie. Ej, ale nie jest tak dużo tej zawartości tutaj, nie? Bardzo malutko w tym modzie, szczerze mówiąc. Dobry. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? No ale jak oni tylko robili w tym, co było wycięte z gry i tak dalej, no to w sumie nie ma się co dziwić, że nie mieli co więcej zrobić. Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg.
W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. A po co on w ogóle tu przylazł? Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. No dobrze, po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak, strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątw? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie. A więc znasz już historię pięciu kamieni. A czemu on szuka tylko tego też? Mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Nic nie mówi, zobaczcie. Jaki wredny on jest. Zatem powinniśmy wspólnie przeszukać ten grobowiec. Ty znajdziesz swój talizman, a ja mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jest pewien mały problem. Problem? Tak, strażnik podziemnej krypty. A nie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę, pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. Dobra. Zamieniam się w... Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Naprawdę? Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Postradałbym życie? Tak się mówi w ogóle? Można postradać zmysły, ale... życie? Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha! Miałem nadzieję, że to powie. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Dobra, idziemy. Czekajcie, zapis kontrolny, jakbym coś zrąbał. O, coś tu jest. Ogniociarń. No i jesteśmy. Ten tunel prowadzi wprost do grobowca. Zatem ruszajmy. Pora złożyć wizytę strażnikom. Dobra. Hurra! Au. Jeszcze jeden. Pomóż mi tutaj trochę. Ty patrzcie, ten szkielet się pali. Nie wiedziałem, że tak... O kurwa, odwrócił się w moją stronę. Nie wiedziałem, że tak się dzieje. Cydrusek? Nie, nie. Chyba potem jak go ten nikt nie doceniał i nie dostał atencji, to poszedł. Tak mi się wydaje. No i jestem... Zatem rusz... Za mało atencji dostał. Kiedy spróbuję pulnąć ich troszkę tylko. Ale jeszcze chyba jeden. Nie wypali. No co jest? Nie Miltena! Dobrze. Ale biją, mimo to, że ja mam ten lepszy pancerz. Chyba pierki trzeba było kupić, co? Jeszcze jeden!
Jak to z Miltenem sobie poradzimy? Dobra, stoją. Śmierć ożywieńcom. I od razu zginął. Myślałem, że trzeba będzie i tak z nim walczyć. Kurde. Ja tu tankiem jestem. Heh. Łatwizna. Dobra, co my tu mamy? Nadzorca, klucz, talizman orków. Ona przed ogniem. Dobrze, widzę, że znalazłeś talizman. Proszę, weź go. Taka była umowa. Dziękuję, przyjacielu. Nigdy nie zapominam o ludziach, którzy mi pomogli. Wrócę teraz do starego obozu. Może tam... O, trzeba będzie zajść jeszcze. Dobra. Sejwik. Ale to u kogo można kupić te pierki? Lewo, prawo. Mam przedawać tą rudę. Gdzie? A, po stówce teraz wtedy idzie z shiftem. Jest. Tego mogę nad kopcem. Nie, mikser jest chyba w tym, tam wyżej. Ale to się nie opłaca, nie? Wystarczył jednego kupić. Nie trzeba i tu chodzić. No jak tak, to możemy się tepnąć tam chyba. Chwila, do obozu na bagnie. A gdzie jest ten? Ale to jest zwój tylko do magów wody. No kurde. Może nie być w tym rozdziale? Dobra, to idziemy na bagna. Kurde. A, co kamień dostaje kolejny zwój. Co ja szukam? No many. Idziemy do bractwa. Tylko czekajcie, gdzie on był? Tutaj gdzieś stał, w takim dziwnym miejscu. O właśnie, jeszcze tu jest. Tylko, że to nie jest za drogie w sumie. Zaraz zobaczymy. Chciał kluczem. A nie, to nie jest ten. No właśnie, coś mnie kurde drapie w tym gardle od dwóch dni chyba. To się chyba nigdy nie zmieni. Mnie na razie tak drapie tylko. To nie było zbyt mądre. Ej, to był on. To się już więcej nie powtórzy. To z nim nie można handlować, z tym co usypia. Ale nie ma go, on tam poszedł. To jest ten, co był przy tych nowicjuszach. Bo tutaj nie ma już tego typa. To nie było zbyt mądre. To był on. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Czekajcie, tu jeszcze jeden stoi. Oni już pozmieniali pozycję. Nie chciałbym teraz być w jego skórze. To się już więcej nie... Modowane? No to idziemy tam. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Nie masz co robić? Ach, człowiek z kopalni. Tak, postanowiliśmy udać się z powrotem do naszego obozu. Wróciłem razem z Gornakoszem i Gornawidem, jak tylko przyniosłeś jaja. Teraz znowu przejąłem swoją starą posadę, którą miałem jeszcze, zanim skierowano mnie do starej kopalni. Co by się nie działo, bractwo i tak trzyma się razem. Dobra, Dusty. Ej, ty! O, nowicjuszem został, zobaczcie, ma szatę. Zapewne masz... Cześć Artystik, witamy. Dobry wieczór. Twoja ulubiona gierka, a no. Kotyczek, super gierka. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty.
Już trochę nie pamiętam, co mam robić, ale w sumie... W sumie to mamy być magiem, ale tak trochę nie wygląda. Hej, ty! Co tu robisz? Uciekaj, albo wezwę straż. Przecież on jest strażnikiem. Co tu robisz? Uciekaj, albo wezwę... Masz szczęście. Dobra, idziemy do mogu wody. Tak dostanę, bo mam ten kamień, nie? Cześć, witaj. Znalazłem kamień ogniskujący pod kamiennym kręgiem. Na dobry początek wystarczy. Nieźle sobie radzisz. Musisz jeszcze odnaleźć. Ruszaj w drogę. Widzę, że wykorzystałeś zwój teleporta. No dobra, dobra. Obyś w... Nie zaczepiaj. Dobra, idziemy zobaczyć do tamtego. Czy ma te pierki, jak to mówisz? A jakie to ja mam kupić? Jak one się nazywały? Bo to dwa wtedy, ale... O kurczę, ja nie wiem, czy ja broń będę mógł wtedy tam nosić. Jak zmienię. Witaj. Czekaj no. Będziemy kombinować. Mogę ci... Nie to. Poszuk. No pancerz. Szósty, piąty, czwarty, trzeci, drugi, pierwszy krąg. A mogę się tego teraz nauczyć? Pierwszego kręgu? Do siły, do siły. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Nie ma. Nie powinieneś. Wszyscy o tym mówią. To nie było zbyt mądre. Kurde, maruny. Czekaj. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Od razu wiedziałem. Ale to nie nauka. Ale to co, to nie mogę, tak? Zobaczymy, ono jest tanie. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Czekaj. No to są chyba tylko napisane, jakie runy są w pierwszym kręgu. No tak, to był ten bal. To nie było zbyt mądre. Witaj! Innego to już chyba nie znajdę tam. Teraz to nie pamiętam, kiedy nazywał. Szczerze mówiąc. O, ci pcher gdzieś idzie. Na jakich modach lecę? Znaczy, ja ogólnie nie lubię zbytnio modowania, ale chciałem sobie zagrać w Gothiczka. I podobno właśnie fajny ten świat skazańców był, więc stwierdziłem, że sobie zagramy. Bo jest tutaj, z tego co ludzie mówili, zawartość, która została wycięta z gry. Także chciałem zobaczyć to. Nie powinni wiedzieć. Witaj. To nie było zbyt mądre. Naprawdę? No to jest trochę głupie. Ale on chyba już nie będzie tam stał, bo teraz chyba zrobili tak w tym modzie, że on cały czas tu będzie stał. Ale nie jestem pewny. Bo nie wiem, jak to wygląda normalnie, czy on też zmienia pozycję, czy nie. Ale nie wiem, czy jest sens, bo ja będę musiał wtedy broń słabszą zrobić, wziąć. Ty, a teraz tutaj goblinów nie będzie? Tych goblinów wojowników? Tu gdzie ten troll powinien być? Też możliwe, nie? Coś się pojawiło. Zębacze. O, żeś się rozpisał. Naukę kradzieży u graczy. Kradłem Kronosowi zwoje, więc tutaj nie musiałem użyć cheatu.
Warto posiadać tę umiejętność, bo gdy nie jest się magiem, to nie można im handlować. A właśnie. Czyli trzeba być magiem, żeby z nim handlować. No właśnie, też nie padam za tymi... Hej! Za modami. Myślałem, zbytnie. Że już nie żyjesz. Parę razy też mi się tak wydawało. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Edycja rozszerzona? Że miałeś swój wkład w wielkie przywołanie. Co za edycja rozszerzona? Jesteś świetnie poinformowany. Lepiej niż myślisz. Teraz szukasz kamienia ogniskującego? Tak, powinien być gdzieś w pobliżu. Wiem, gdzie go można znaleźć. Jest tylko jeden problem. Rozumiem. Czego chcesz? Widzę, że szybko się uczysz, ale nie o to mi chodziło. Nie? Więc cóż to za problem? O, to całe 3 tony problemów. Chodźmy. Za chwilę sam zobaczę. Dobra. Idziemy. Jak nie przestaną wchodzić mi w drogę, grozi im rychła zagłada. Od to goticzka pierwszego. Nie wiem, ja na modach się nie znam. Ty, oni mają pancerz. Nie znam się zbytnio na modzikach. Nie jestem takim zwolennikiem modowania gier. Kuźba. Niech tego. No dobra. W pancerzach biegają skubańce. Nie wiem, kto mnie kradzieży może teraz nauczyć. Po lewej stronie tego kanionu znajdziesz wejście do jaskini, która prowadzi do kamienia. Wszystko jasne. Jednak najpierw musimy się jakoś pozbyć tamtego bydlaka. Spróbuj znaleźć jakiś jego słaby punkt. Albo inny sposób na pokonanie tego trolla. Ściągnę rączka, na siebie no w sumie. Jego uwagę. On uczył? Ściągnie swoje... Co? Naprawdę ściągnie uwagę? I co, on będzie z nim się klepać? W nieskończonej bitwie? Ty, naprawdę on będzie się klepać chyba z nim. Ona z dziennika. Dobra, nie przeszkadzaj sobie, ja poczytam. Dobra, dzień 169. Dziś mi się uda, jestem pewien. Bogowie będą mi sprzyjali, wypróbowałem już wszystko. Najtwardsza stal pęka w zetknięciu z twardą skórą trolla. Strzały po prostu odbijają się od niego. Teraz jednak wykorzystam magiczne zaklęcie, które kupiłem od kupca w Korinis. O, zapłaciłem za nie słoną cenę, ale myśliwskie trofea, które zdobędę przy jego użyciu, opłacą mi wszystko... Z nawiązką. Dzisiaj zabiję trolla. Nie wiem, ale nie wiem, czy to ze światem skazańców by współgrało, nie? Bo... To jednak 2 różne mody. Gdzie to jest? Tu jest. A może poradził? Ty. No jak on rozwali tego trolla przecież. Czy nie? O kuźwa. Ty, a w ogóle... jak on nie zmniejszył tamten myśliwy. Tej notatki. Jak nie zmniejszył tego trolla, to ta skóra też nie jest mała i tak nic nie warta zbytnio? Klin nauczycie też potrzebnego do kradzieży skradania. No ale skradanie to nie wiem, czy potrzebne jest? A, tu jest ta krata. Dobra, czyli nie dałoby się ominąć tego trolla. Niezły jesteś. Teraz możesz iść po kamień ogniskujący. Ja dopilnuję, żebyśmy nie mieli już więcej niemiłych niespodzianek. Kołowrót się zaciął. Kołowrót chyba się zaciął. Czekaj, może uda mi się go naprawić. A, czyli chodzi o to, żeby bez niego nie dało rady przejść. No, to teraz powinno działać. Ha. Ale to czekajcie, ale to użył tego? Nie. Właśnie. O, gobliny się pojawiły. Naprawdę? Skubany.
Właśnie też nigdy nie używałem kradzieży. No dobra, to czekajcie, to ja mogę sobie zapisać i iść na górę chyba, nie? Brak szybki to mi niepotrzebne. O kurczę, harpie. Jest jakiś zbugowany. No czekajcie, no szkoda expa, żebym nie miał. Tu co jest? Z dołu przyleciała jedna. Jak to tak? Nie no, ale to targetowanie tutaj to jest masakryczne. Harpie to też masakryczne. Czy mnie zabiło? Co to było? Ty, no dobra. To jeszcze zostaną dwa oprócz tego, nie? Nie, no nie zdarzyłem dzisiaj tego zrobić chyba. Mogę nie patrzeć. Ej, ja myślałem, że krócej będzie w sumie przejść tą grę. Zaczekam, jest trochę roboty. Coś wziąłeś. Widzę, że znalazłeś kamień. Świetnie. Chyba powinienem znowu zajrzeć do starego obozu. Powodzenia. Nie daj się zabić. Jeszcze się zobaczy. Ej, co to miało być? Co ten byś za tekst walnął? Nie daj się zabić. Podejrzany. Czajcie? No wie, co tam się stanie. Smaka narobiłem. No właśnie mi wszyscy też smaka ciągle robili, aż w końcu odpaliłem to. Trzymaj się. Tak mi narobili smaka, że w końcu też zdecydowałem spróbować. Ej, idziemy zobaczyć, czy Quentin już nie żyje? Czy zmienili już dowódcę? Co tam? Na razie jest dość spokojnie. Zębacze trzymają... Nic ciekawego. Można i tak o tym pomyśleć. Jest Quentin? Jest jeszcze tu. Czemu się patrzy w te skały cały czas? Dobra, nic nowego nie ma. A z tym jeszcze jakbym pogadał? Z Estebanem? Ej, ty! No też nie, dobra. Nikt nie słucha i na to spadamy. Chcę, że coś nowego dodadzą tutaj. Już się tego nie dowiemy. Jakieś dodatkowe zadanko. Mogłoby być, bo tych zadań pobocznych teraz to... To chyba nie ma żadnych już zadań pobocznych, nie? Ty, no co się dzieje? Niezłe jaja. Smocze jajo? Smocze jajo. Smocze jajo? Trzeba się przebiec po tych lasach też niedługo. Do 100 punktów expa.
Nauczy się wszystkich kręgów. Opór powietrza. Ty, nie ma tych myśliwych tutaj. Gdzie oni są? Dziwne. Nie do obozu wrócili? Do nowego? Są złodzieje expa. Tam się nie zrespił chyba. Albo za daleko stałem. Alarm! Intrus! Dobra, czekajcie. Po co ja chciałem tu wejść? Aha, do rączki mieliśmy iść. Tylko kurczę, znowu mnie expa zabierze tego. Punkty nauki. Ty, a czekajcie, a jest ten gościu? Cień? Grim. A on jest dalej cieniem, nie został strażnikiem. Gdzie są in extremo? Pojechali dalej. Szkoda. Zdążyłem się przyzwyczaić do imprez pod sceną. Pewnie masz rację. Gdzie pojechali, jak są kurde w tym? Ej, ty! Do nowego obozu? O co chodzi? Ty, czekajcie. Przecież są w Górniczej Dolinie. Gdzie oni pojechali? Mam już dość tej paplaniny. A mogę teraz zostać magiem? U nich? Zgłoś się do Milten. Kurde. To Milten. Magiczny ksiąg. Okej, jest to coś. Dobra, nie wiem, a zaatakują mnie jak tu wejdę znowu? Już biegnę. Nie masz tu czego szukać. Nieważne. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Ty, a do Gomeza da radę wejść? Jasne, czemu miałoby to być coś innego? W tej historii. Stój! Dlaczego? Takie łachudy. Jeśli myślisz, że. Alarm! Ej, nie da się. Czekajcie. Dlaczego? Ty, ale jak dobrze blokują. Od razu zatrzymują. Nie da się od razu skoczyć, oni w powietrzu mnie łapią. Dlaczego? Ty, ale to pierwszy taki strażnik chyba co łapie tak w powietrzu, nie? W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Bokiem iść, a to nie złapie mnie jak będę szedł bokiem? Stój! Dlaczego? Takie ła... Nie da się. Przepuścić takiej okazji. No i... Nie da się tak. Uważać na to, co mówisz przy... Wiecie, bo można w takich miejscach się chyba gliczał. O Jezu, co on robi? Niezły agent. No jakiś lepszy ten strażnik. Ulepszony. Nazywam to niebezpiecznym niepowodzeniem. Ty, no włazi po tych beczkach. Specjalnie chyba zrobione, żeby nie dało się ten... przejść. No jak się tak przechodzi przez ten, to się przejdzie przez ścianę, nie? O, patrzcie. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Co tam jest? No, chyba nie przejdę. Nie, chyba się nie da. Nie mam pojęcia, jak to robią ci speedrunnerzy. Oni jakoś to przechodzą przez te ściany czasami. A czekajcie, tu jeszcze drzwi są na dole. Spróbujemy tymi drzwiami? Tu chyba klucz jest potrzebny. Będę potrzebował klucza. Właśnie, ale można chyba coś takiego zrobić. To nie mój problem. Czy nie? Kurde, co jest? Możliwe, że ten mod naprawia te takie błędy. Długo trzeba to robić? Nie wiem, że to jednak działa. Czekaj, przez drzwi. To trzeba też dobrze trafić, a ja nie jestem pewny, w którym to miejscu się to robi. Tak czy tak? Nie mam zamiaru się tym przejmować. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Nie, dobra, nie wiem. Ile stąd?
Nie będziemy bugować tej gry. Bo byłem ciekawy, co Gomez by powiedział, gdyby tam wszedł, czy by mnie zaatakował, czy co by... Ramon. Hej, ty! Czy... Spiew takich ciuć moków! Ciuć moków. Czy oni w tamtych czasach mieli takie słowo jak ciuć mok? I... Gdzie ja chciałem iść teraz? Wiecie, mapa. Mapa Saturasa. Tu byłem. Do Lestera teraz, tak? Tam byłem. No i tam jeszcze. Dobra. Idziemy po potrawkę, a la snuff. Ty, ale to jest chyba ostatnia szansa, żeby się nauczyć tego. Robić potrawkę z chrząszcza. No i tak nie będę tego robić. W tej historii musi być jednak ziarno prawa. Ty, no żadnych zadań pobocznych więcej nie ma? Co taka bieda? A, ten. Skradanie i kradzież, nie? To się chyba nigdy nie zmieni. Tutaj. Czego? To zależy. Nie zamków na drugim poziomie. A to się opłaca? To nie ma skradania, ale skradziesz. Chciałbym zostać... Nie ma o czym mówić. Nie będzie z ciebie złodzieja, dopóki nie nauczysz się... O kurde, ja muszę najpierw umieć się skradać. Kurde. Kto uczy się skradać? To się chyba nigdy nie skończy. Musi być jednak ziarno. Kawalor chyba ma skradanie, co? Clean? Ale gdzie on jest? Gdzie jest Clean? Jest tu w starym obozie? Gdzieś? W nowym obozie. No to nie... Idę do Kawalorna zobaczyć. O, ta muzyczka znowu. Taka w stylu tego In Extremo, nie? Ja właśnie się tak zastanawiałem, jak ci In Extremo trafili tutaj do obozu? Czemu grają? I gdzie oni się podziewają później? Co nie, trasę koncertową mają? Stary obóz, nowy obóz, stary obóz, nowy obóz. Obóz na bagnie. Trasa koncertowa. No i co teraz w podróży? Kawaler też, ale Clean ma też kradzież. No dobra, tak mnie rączka nie nauczy, to pójdę do Cleana. O, w sumie wiecie co? No to walić to. Będziemy robić dalej zadanie w takim razie. Idziemy tam. Do... Lestera. Tylko czekajcie, jak się tam idzie. Dokładnie. O, nie w tą stronę idę, ale idę z cierwojady, to sobie je ubiję. No, wiem, wtedy do Gorna. To pójdziemy już do Gorna w takim razie. Jak się już rozpędziłem, to nie ma co wracać. Za długo by to trwało. Ten mały manewr kosztowałby mnie 4 streamy. Widzę przymula nagranie w tym miejscu, ale też nie wiem czemu. Takie dziwne jest czasami. O, chyba... Nie puszczę jeszcze. No ale czemu tak jest? A zobaczymy teraz. Ile było streamów z Gotyczka? Z 4. Chyba. Nie gramy tak długo w Gotyczka jeszcze, nie? Jaszczur mnie goni. Prawym przyciskiem myszy można skakać. Chyba to pies powinien być. Czekajcie. Kupiłem tą książkę o tych krwiopijcach?
Słowa nie żądał, ale to już za późno. Już zabiłem ten go tak, że żądło się zepsuło. No chodź tu. No nie dadzą. Ale dużych obrażeń nie robią, nie? Mi się wydaje, że też trochę zmienili topielce. No chyba cały czas powinny duże obrażenia robić. Znaczy na tym poziomie przynajmniej jeszcze. Bugowałem się. O nie. O nie. O, zrobił krok. Dobra. Miało być trudniej? No właśnie nie wiem. Jakoś tak... Miły przeciwnicy myślą trochę ten... podczas walki, bo faktycznie tak nie tak bardzo podchodzą. Szkielety też bardziej się bronią, Jorkowie. No. Chyba ta różnica jest. Czekajcie, to chyba smocze zobaczysz będą, nie? No co on to ubił? Zobaczę. Cześć, żółtodziobie. Jak widzisz, kolonia to bardzo małe miejsce. Cały czas wpada się na tych samych ludzi. Witaj, Gorn. Widzę, że nadal masz się świetnie. Co tu robisz? O, podążam śladem pewnej prastarej legendy. Legendy? Tak. Milten, mój kumpel ze starego obozu, powiedział mi, że kiedyś ten teren zamieszkiwali mnisi. O, inny ekstra, może znajdziemy. Oczywiście to było na długo przed powstaniem bariery. Założę się, że są tu jeszcze jakieś skarby, pozostałe po dawnych czasach. A co ciebie tu sprowadza? Może tutaj w tym, gdzie ci mnisi byli, grają teraz. Szukam magicznego kamienia ogniskującego. Powinien być gdzieś w okolicy. Przedmiot, którego szukasz, może znajdować się na terenie starego klasztoru za tym kanionem. Moglibyśmy wybrać się tam razem. Dobry pomysł. Cała okolica aż roi się od zębaczy. W pojedynkę nie powinny stwarzać kłopotu wytrawnemu myśliwemu, ale te bestie zwykle polują całymi stadami. A grupa zębaczy potrafi rozerwać na strzępy nawet bardzo do... Zatem pójdziemy tam razem? Dobra, ale zanim przejdziemy po tym pniu, chciałbym przyjrzeć się uważniej temu kanionowi. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. Chodź za mną! A w ogóle to chyba nie było smoczych zębaczy w tej części, co? Ja tak gadam ciągle, że a tu pewnie będą smocze zębacze. Tak, grają dla chrząszczy i dla zębaczy, no co? Dla harpi, bo tam pewnie będą harpie jeszcze. Bo to jest krew, a on tam zębacza na górze zabił. Sam sobie poradzę. O kurwa. Czy mi zasłonił. Ale jest poziom. Ja wiem, bo tu zwój będzie, nie? Pewno zobaczy wszędzie. Trolątko będzie? O kurde. Wiesz, znowu mi wlazł, kurde. Przed celownik. Dobrze, że oni się nie obrażają, jak ich klepie niechcący. To się nazywa szczęście. Najwyraźniej ta jaskinia była wykorzystywana jako składowisko. Możesz teraz prowadzić do klasztoru. Chciałem mieć pewność, że nie spotkają nas jakieś paskudne niespodzianki w drodze powrotnej. Cicho, cicho, tu coś będzie pewnie. No właśnie, jakby to było. Jakby tego zwoju nie było. Sami się obrażają. No właśnie w dwójce chyba częściej. Tutaj chyba nie. Pianka. I kocianka. Naprawdę? Poza gość.
Wygląda taki pancerz jak on chyba, nie? Nie da się zobaczyć? A na jednym na ramienniku ma, no. To chyba to. Są tak bezszelestnie bieg. Podejrzany. Ty, on przejdzie w ogóle tędy? Łopanie. No właśnie. Wyrzuciło na mnie. Stado zębaczy. Ich dużo tutaj. Au, au, au. No właśnie, on nie przeszedł. Za to zębacze dały radę przejść. Zachowuj się jak człowiek. Czekajcie, wczytam to. Dobra, dał radę. On na hita ich ma. Kurde. Do boli. Idź tam. Ares fikołki na moście. W którym moście on robił fikołki? Na górze jest chyba jakaś platforma, ale wątpię, żeby udało się nam wspiąć tak wysoko. Musimy znaleźć inną. Szczerze, to jakby go podsadził, to by sięgnęli. Ale nie ma takiej mechaniki w tej grze. Ciekawe, czemu są tu chrząszcze? Cóż to za podpowiedź może być? Cholerna brama. Ponoć nikomu jeszcze nie udało się jej otworzyć. Te bestyjki po drugiej stronie są pewnie jedynymi istotami, którym udało się dostać do środka. Ty, nie trafił w chrząszcza. Dobry snajper. Przed piramidami. A, Lares! Znowu mi się pomylił z Lesterem. Się tak zastanawiam. Gdzie się szło z nim? Lares, to tak, to pamiętam. Potrafił tam zaskoczyć. Gdzie są te zwoje? W pismach są zwoje? Nie. Tu jest. Gdzie jest chrząszcz? Mogę z nim pogadać? Ej, ty! Ej, jestem po drugiej stronie. I co teraz? Musisz znaleźć jakiś sposób na przedostanie się na drugą stronę bramy. No nie wiem jak, właśnie. Do boju! Widzę, że udało ci się otworzyć tę bramę. To zaklęcie, którego użyłeś, było całkiem sprytne. No, możemy iść dalej. Szczerze? To tak naprawdę mógł przez kraty też przejść jako chrząszcz. Jako
Co to za resp był? Panie. Jako to ja się nie spodziewałem. No za wcześnie się nie zrespiły? Albo za późno? Do boju! Dobra. Dwójeczkę. Na jedyneczkę. Dobra, teraz tak. Czy ja tutaj muszę wejść? Czyli powinny tam być już wcześniej, tak? Chyba drabina nie służy Gernowi. Mam nadzieję, że się tam nie zbuguje. Co my tu mamy? Urok. Trzeba kończyć już, nie? Po tym. Znaczy, trzeba przygotować filmiki na jutro. Tego nie było? Nie. Chyba była ta wieża, tylko tu nic nie ma takiego. Chyba, że tych przedmiotów tutaj nie było po prostu. No to nic nie ma. Opa. I drabin, i to działa. A może drabin nie było, faktycznie. No, działające drabiny to magia. Głównie po to warto tego moda zainstalować. Gdzie jest Gorn? O, jest tutaj. Czekajcie. No szybciej. Gorn, co ty odwalasz? No, trzeba mu pomóc. No, jeszcze mnie ugryzł. Będzie, będę musiał mięsko zużyć. Janka i kocianka. Kocianka pewnie jest na odnowienie życia, a kocianka na manę. Tak zgaduję. O, szreszty. Zabij go, proszę. Nice. Okej. Co my tu mamy? Czysty alkohol. To warto było. O, jest kamień. A więc znalazłeś swój mag... Tak. Muszę zanieść ten kamień ogniskujący do magów. Pójdę kawałek z tobą. Dobra. No, ciekawe czemu. Siarka. A, sól i siarka. To jest do alchemii. Pewnie. No, tylko ciekawe do czego. Biblioteczka wygląda, jakby tam były ukryte drzwi. Ale nie wiem. Idziemy. Idziesz? Pomniałem, że skacze tak to. Cię gubi opaczyna. Dobra. Toż to troll. Troll jest w lochach. To chyba jasna źle. Jasna cholera! A co to za monstrum? O, skąd się tu wzięło coś takiego? To mi wygląda na jednego z tych niezniszczalnych troli, ale jest trochę mniejsze. Trudno. Jeśli chcemy się stąd wydostać, musimy go jakoś minąć. Musimy go jakoś minąć i wyciągnął topór. To chyba nie bardzo wygląda na mijanie, co? Dobra, ja będę w niego strzelać.
O kurwa. To chyba nie jest dobry pomysł. Ja zadałem ostatni cios? Nie było łatwo. Tak, ale w końcu się nam udało. To chyba był jakiś młody cholera. Troll, więc pewnie nie chciałbyś wpaść na jego rodziców, co? Raczej nie. Tutaj nasze drogi się rozchodzą. Chcę tu trochę zostać i rozejrzeć, ale na pewno jeszcze się spotkamy. I wzajemnie. Do zobaczenia. Hej, ty. Do zobaczenia. No elo. Napiszemy, zobaczymy, czy coś jeszcze tu jest na górze. Szczerze to myślałem, że ten kamień ogniskujący będzie tutaj na górze. No ale chyba nie. No właśnie. Ty, rusza się. Widzisz, że wstanie? To nieźle, skoczyłem. Dobra, ale jest sejwik. Kończymy w takim razie tutaj. Na dzisiaj.